Mój drogi, Magda Umer w wykonaniu swojej interpretacji piosenki Oczy tej małej, a z ogromną radością i z ogromnym takim pięknym uczuciem, nawet nie wiem jak to nazwać, ale to jest coś takiego, czego nie da się nazwać, to trzeba po prostu włączyć. Naszym gościem Radia Tobie FM jest dzisiaj pani Magda Umer. Pani Magdo, kłaniam się pięknie, dobry wieczór. Dobry wieczór, Tobiaszu. Bardzo jest mi miło i jestem zaszczycony, że przyjęła pani moje zaproszenie. A ja się cieszę, że mogłam przyjąć. Pani Magdo kochana, zanim porozmawiamy o pani niewątpliwie wielkiej przyjaźni z Agnieszką Osiecką, chciałbym, żebyśmy przybliżyli jej postać, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym panią zapytać, od czego tak naprawdę zaczęła się pani działalność artystyczna? W którym momencie w życiu podjęła pani taką decyzję, że pani przyszłość będzie wiązała się ze sceną? Czy być może zainspirowała panią do tego przyjaźń z Agnieszką Osiecką, czy coś może jeszcze innego? Nie, to było dużo, dużo wcześniej. Moi przyjaciele szkolni, Andrzej Wojciechowski i Krzyśki, po skończeniu szkoły postanowili założyć kamarek, znaczy, i przypomnieli sobie, że ja w szkole śpiewałam piosenki o kudrawy, mówiłam wiersze i po prostu zaproponowali mi taką wspólną zabawę. Ja myślałam, że będzie to trwało chwilę, a najdalej do końca studiów. A to się jakoś przedłużyło o pół wieku. Nie miało to w ogóle związku z Agnieszką, bo jednak Agnieszka zaczęła pisać na lat 18. Ja wtedy miałam 5 lat i byłam w przedszkolu i do głowy mi nie przyszło, że kiedykolwiek ją poznałam, a nawet wtedy nie wiedziałam o jej istnieniu. Także to było takie przedłużenie śpiewania szkolnego, zabawy z kabarem, czy też w szkole troszkę bardziej niż mi się to. A to, że się przedłużyło na życie, nie było niczym moją decyzją. Tak się stało. Czyli to był przypadek? Tak. Tak, ja nie robiłam, nie uczyłam się, nie szłam do szkoły teatralnej, nie szłam do szkoły muzycznej. Ja poszłam na filologię polską po to, żeby przeczytać dużo książek i mądrzeć na ile można i chciałam uczyć w szkole dzieci. I to mi się nie udało. A co tak naprawdę zadecydowało, że już... Tak naprawdę, co się takiego wydarzyło, że pani przyszłość poszła w stronę sceny? Myślę, że publiczność. Myślę, że na każdym etapie tego mojego kontaktu z ludźmi, to znaczy mojego bycia na scenie, a ludzi na widowni, powodowało, że czułam się potrzebna, że czułam się akceptowana, że czułam jakąś niezwykłą więź między wami, przepływ jakiejś dobrej energii. I myślę, że mimo że nie lubiłam nigdy stać na scenie, to na niej stałam za czasy pandemii. A czy ta więź publicznością była spowodowana tym,
jakiego rodzaju piosenki pani wykonuje? Nie przypuszczam. Nie przypuszczam, bo jednak to jest bardzo niszowe, jednak ogromna ilość ludzi woli takie piosenki dla wszystkich, piosenki głośniejsze, trochę łatwiejsze może, piosenki pogodne, a to co ja śpiewałam było tego może i nawet zaprzeczeniem. To zawsze była taka, był taki boczny tor śpiewania, właściwie nucenia piosenek. Czyli to są piosenki nie dla każdego jednym słowem. No tak, ale w jakimś sensie nawet te masowe piosenki są nie dla każdego. To, co się podoba milionom ludzi na świecie, nie podoba się wszystkim. I dzięki temu, że jest jedna część, która woli inny gatunek, piękniejsze, mądrzejsze, wspaniałe teksty, bardzo są potrzebne do życia i że tacy ludzie zawsze są, którzy chcą tego słuchać i którym to pomaga, to dzięki temu ja tak długo mam pracę. A jakby pani określiła rodzaj muzyki, nie brakowało muzyki. Pani wykonuje. Świadomość tego, że mogę już do niej nie wrócić. Ja przeczytałem w internecie, że to, co pani wykonuje, to jest poezja śpiewana. Czekałem na tą chwilę. No ja wiem, że ludzie wiedzą, co to znaczy. Ja nie lubię tego określenia. Ja chyba wolę piosenka poetycka, albo piosenka z tekstem, albo literacja. Nieważne, jak to nazwiemy, to już się tak przyjęło przez lata, że właściwie trudno może byłoby nawet zmienić to określenie. No, ale myślę, że to jest po prostu... że to są po prostu piosenki z wspaniałym tekstem, cudowną muzyką i mniej przebijające się do ogromnej ilości publiczności. A miała pani kogoś takiego, kto inspirował panią muzycznie? Muzycznie? No ja oczywiście jako mała dziewczynka słuchałam przed radiem z Zielonym Okiem, słuchałam wspaniałych piosenkarek i Marty Miejskiej, i Marii Koperskiej, i René Santos, Sławy Przybylskiej. I jakby głosy tych kobiet towarzyszyły całemu mojemu życiu. Ale myślę, że kiedy usłyszałam Ewę Demarczyka, miałam lat 14, zrozumiałam, że piosenka może być czymś dużo więcej niż tylko taką rozrywką, po prostu miłym spędzeniem 3-4 minut. I to na mnie zrobiło ogromne wrażenie, właściwie tak już będzie zawsze. A nie czuje się pani taką trochę Ewą Demarczyk? Nie, ani przez chwilę. Ja czuję się osobą szczęśliwą, że mogłam poznać Ewę żywo wiele razy. Moje koncerty, że znałyśmy się, że ona bardzo często do mnie dzwoniła, może była nawet jedną z pierwszych osób, która mówiła mi bardzo, bardzo miłe rzeczy i pomagała wierzyć, że to, co robię, ma sens, ale nigdy w życiu się nie czułam. To po prostu to nieporównywalne rzeczy. A o czym tak naprawdę opowiadają pani piosenki? O życiu? Moje piosenki? O życiowych doświadczeniach? Tak, myślę, że w ogóle piosenki lepsze i gorsze i weselsze, smutniejsze opowiadają o życiu, o miłości, o wierze, o nadziei. I właściwie jeśli chodzi o temat, to on jest właściwy wszystkim gatunkom piosenki. Natomiast ujęcie tego tematu różni się. Czy pani zdaniem muzyka i wyrażenie swoich uczuć
swoich emocji poprzez piosenkę. To pomaga jakby uporać się z trudnymi przeżyciami. Tak, to jest wielkie lekarstwo. I szczęśliwa dla mnie sytuacja, że nie tylko pomaga mi się uporać, ale i publiczności. Czyli to jest jakiś taki niezwykły związek na godzinę czy półtorej, ile trwa to spotkanie z publicznością, że można sobie pomóc nawzajem. Ale to nie tylko publiczność pomaga mi i ja pomagam publiczności, ale przede wszystkim i publiczności, i mi pomagają ci wspaniali autorzy i cudowni kompozytorzy. A chciałem zapytać o taką rzecz. Czy pani publiczność to są ludzie, że tak to nazwę, trochę starsi, czy bywają też to młodzi ludzie, tacy jak ja, 29 lat, albo jeszcze tak, młodsi? Tak jest, że przychodzą i bardzo i młodsi od pana, i starsi ode mnie. I przychodzą babcie, mamy, i córki, i synowie. I to w ogóle, ta moja publiczność to nie jest podział na wiek, tylko jakiś rodzaj wrażliwości chyba tych ludzi. Pamiętam, jak kiedyś na mój koncert chyba w Opolu Filharmonii przyprowadziła swoją mamę córka, dużo ode mnie młodsza. Czyli córka powiedziała mamie, że są takie piosenki i jest taka pani, która je śpiewa. A czy ma pani takie poczucie, że łączy pani pokolenia? Tak, właśnie o tym mówię. Mam poczucie, że łączy pokolenia. Tak. Tak, szczególnie jak teraz, też pewnie 20 lat temu, nagraliśmy z Rzesiem Turnałem taką płytę Kołysanki Utulanki i ja wiem, że ona usypiała bardzo wielu ludzi, którzy już teraz są młodymi ludźmi. I bardzo często dzięki tej płycie oni, kiedy stają się dojrzałymi, dowiadują się, jakie ja jeszcze piosenki dla dorosłych na przykład śpiewałam. Dowiadują się po prostu o moim istnieniu. Wspomniała pani postać Grzegorza Turnała. Proszę sobie wyobrazić, że Grzegorz Turnał będzie moim gościem tutaj na antenie Radia Tobie FM już 29 kwietnia. No, to zawsze się czegoś dowie, mój przyjacielu. Bardzo się cieszę. Bardzo Grzesia kocham, uwielbiam. Zawsze mówię, że mógłby być moim synem, ponieważ jest chyba 14 lat nie młodszy, ale i tak skończył lat 50. Pamiętam, że Grzegorz skończył lat 50 w dniu, w którym urodził się mój najmłodszy wnuk, czyli 31 lipca. Czyli ma pani w Grzegorzu Turnale taką bratnią duszę? Na pewno podobną wrażliwość i szalenie go cenię, bo oprócz wrażliwości on jest po prostu wybitnym, utalentowanym muzykiem, nie tylko piosenkarzem czy pieśniarzem. Zresztą w ogóle wydaje mi się, że jest pani taką osobą, ja to wyczuwam rozmawiając z panią, że ma pani wokół siebie taką spokojną aurę i dobrą aurę przede wszystkim. Wie pani, zanim się
połączyliśmy, kiedy zapraszałem na rozmowę z panią, kiedy zapowiadałem tą rozmowę, użyłem takiego sformułowania, że ma pani piękną duszę. I mam nadzieję, że ludzie, którzy pani słuchają, też tak samo czują jak ja. No byłoby to bardzo miłe, byłoby to bardzo miłe, bo nie mówiłoby się ze starą duszę, czy młodą, czy w średnim wieku, tylko bliską ludziom. Wiek nie ma żadnego znaczenia w tym momencie. No, bym polemizowała, ale to jest troszeczkę innych powodów, bo oczywiście w sensie na przykład duszy, to jestem od czasu do czasu bardzo młodą osobą, ale z kolei, kiedy miałam 13 czy 15, czasami byłam starsza niż dzisiaj, więc to też nie jest wiek mentalny. To jakim jesteśmy w danym momencie. Czyli duchem pani się czuje młodsza? No akurat nie teraz, dobrze, akurat nie w tej chwili, bo trochę jestem chora, ale często tak. Wspaniale. Oby tak dalej. Odmładzają mnie, jak jestem z nimi, na nich patrzę, z nimi się bawię, to jestem taka młoda jak oni. Wspaniale. Pani Magdo, kochana, chciałbym, abyśmy wspomnieli postać Agnieszki Osieckiej, bo myślę, że nie da się tego ukryć, że były panie przyjaciółkami, i to wielkimi przyjaciółkami. Na czym? No, jak ja się dowiaduję o ilości przyjaciółek czy przyjaciół, których miała Agnieszka, to nie wiem, czy byłam wielką przyjaciółką. Na pewno byłyśmy sobie bardzo, bardzo bliskimi osobami. I nie czułam tej ogromnej różnicy wieku. Zawsze opowiadałam, że najpierw czułam się jak siostra, jak młodsza siostra, a potem jak siostra równolatka, a na końcu jak starsza siostra. Tak, że Agnieszka była właśnie taką dziewczyną bez wieku. A jaką osobowością była pani Agnieszka? Złożoną, skomplikowaną. Dlatego, że Pan Bóg przy los dał jej tyle talentów i jakby tyle miała do zrobienia dla nas wszystkich, nie tylko dla siebie, że często po napisaniu na przykład czegoś wspaniałego i wielkiego musiała odreagować, odpoczywać, zresetować. I miała ze sobą problemy, ale myślę, że to, co nam dała, jest dużo, dużo ważniejsze od tych wszystkich mniej ważnych historii, które tak interesują ludzi. A co takiego dawała Agnieszka Osiecka? Właśnie Agnieszka dużo przed panią Olgą Tokarczuk wspaniałą mówiła bardzo dużo o czułości. I mówiła, że czuje czułość do ludzi. I Agnieszka, Agnieszka może nawet bardzo podobnie do Jeremiego Krzybory, była człowiekiem przede wszystkim życzliwym ludziom. Czyli mówiła, ja wiem, że czasami
masz lepsze czy gorsze dni, czasami jesteś wspaniałym człowiekiem, a czasami ci do tej wspaniałości daleko, ale, ale robimy wszystko po to, żyjemy po to, tworzymy po to, aby dać innym to, co możemy dać najlepszego. I ona cały czas to robiła. Cały czas podarowywała siebie, swoją wrażliwość, swoją inteligencję, swoje potrzeby. Tworząc, możemy dać tak naprawdę cząstkę siebie, prawda? Tak. Ona rozdawała bardzo hojnie. Zawsze mówiła, że są tacy ludzie i którzy są niesłychanie skryci, schowani. A ona mówi, ja do takich nie należę, chociaż często nad tym ubolewam. I była osobą szalenie otwartą. To nie znaczy, że była osobą szczerą, bo bardzo często nie była osobą szczerą, czyli starała się być po prostu grzeczna i nie obrażać kogoś albo nie mówić o takich rzeczach, które mogłyby sprawić przykrość. Ja dużo. No po prostu jak nie chciała być kimś, to uciekała, unikała, a nie obrażała. Czyli była po prostu dobrą duszą, jak to się teraz dzisiaj mówi, która nawet muchy by nie skrzywdziła. To szczerze mówiąc, na ten temat nie zwierzałyśmy mi się sobie i myślę, że może i nieraz zrobiła jakieś muszę krzywdę, ale nie wiem, czy chciała. No nie wiem, czy chciała. Myślę, że nawet zabijając komarka, powiedział, że to sumienia, ale no była po prostu naprawdę dobrym człowiekiem. Ja ją znam jako bardzo dobrego człowieka. A chciałbym, Pani Magdo, abyśmy wspomnieli pewien wyjątkowy koncert z 1997 roku. To był koncert na festiwalu w Opolu, Zielono Mi, właśnie poświęcony pamięci Agnieszki Osieckiej. Pani była jego reżyserem, pomysłodawcą i scenarzystą, o ile dobrze pamiętam. I ponieważ dzisiaj sobie przypomniałem trochę ten koncert, bo on jest dostępny na YouTubie, można go spokojnie znaleźć. Tak, ale nigdy nie jest dostępny w całości. Zawsze są jakieś fragmenty, zawsze są jakieś luki, ale nie przeze mnie robione. Ale obszerne fragmenty są wszędzie, tak. Chciałem zapytać, jak pani wspomina ten czas, bo z tego co wiem, to był koncert świeżo po śmierci pani Agnieszki, tak? Tak, Agnieszka umarła 7 marca, a ten koncert odbył się 29 czerwca. Tak, szczególnie dla ludzi, którzy nie wiedzieli o tym, że Agnieszka była chora, a takich było bardzo wielu, ale nie mówię o ludzi z publiczności, o Polakach, którzy jej prywatnie nie znali, ale także ludzie, którzy znali ją prywatnie, nie wiedzieli o tym, że była chora, ponieważ ona to ukrywała i jakby nie chorowała na oczach całej Polski, teraz jest w modzie, to był ogromny szok. Ogromny szok i taka, myślę, że dla bardzo wielu aż taki ból,
że może i nawet nie mogli pojąć, że tutaj raptem mija 3 miesiące i ja postanawiam jednak zrobić ten program. Ale oczywiście bardzo długo się zastanawiałam, czy zrobić i czy w ogóle dam radę psychicznie. Bardzo pomogła mi, bardzo pomógł mi mój pomysł, żeby to zrobić z Agatą, która nie znała tak dobrze Agnieszki twórczości i dlatego, że bardzo długo uczyła się, studiowała za granicą i myślę, że w czasie tego koncertu widzowie mogą obserwować, jaka data na naszych oczach, i uszach dowiaduje się, kim była jej mama, jak wielką artystką była jej mama. I myślę, że to była bardzo, bardzo ważna sprawa. A jednocześnie, ponieważ jakby tłumaczyła mnie jako komuś młodzieckiemu, kto zaczyna życie, to także potem każdy młody człowiek, który ogląda ten program, nawet pan, który jest młodym człowiekiem, nie oglądał tego bezpośrednio, tylko potem YouTube czy DVD, to także jakby stopniowo towarzyszył całemu życiu twórczemu Agnieszki. Jakby wiedzieliśmy, kogo mieliśmy, kogo w jakimś sensie będziemy mieli na zawsze i kogo straciliśmy jako fizyczną osobę. Właśnie pamiętam, bo dzisiaj obejrzałem sobie początek tego koncertu i pamiętam, jak pani mówiła na samym początku koncertu, że mieliście tak naprawdę prowadzić ten koncert razem z panią Agnieszką, tak? Tak. No właśnie, nagrywałam ją cały czas, te rozmowy o Agnieszku i Świcie. Nagrałyśmy 9 odcinków i właściwie też, jeśli ktoś obserwuje, jeśli ktoś może jakby w krótkim czasie obejrzeć te wszystkie odcinki i wciągnąć się w tę historię opowiadaną przez Agnieszkę, w tę historię jej życia, to oprócz tego także widzi, jak Agnieszka na naszych oczach niknie, szczupleje, traci włosy, po prostu widać postępy tej choroby. Dla mnie to było może najtrudniejsze zadanie, zrobić i te rozmowy z nią i potem ten koncert, ale jednocześnie wiedziałam, że w jakimś sensie jest to moim obowiązkiem. I jakby pokazać Agnieszkę taką, jaką miałam możliwość poznać, pokazać jej twórczość taką, jak miałam szczęście słuchać przez całe lata młodszemu pokoleniu po prostu. I to przechodzi. Tak. Pani Magdo, a z czego jest pani najbardziej dumna? Dumna? Może nie aż dumna, ale bardzo, bardzo czuję do siebie szacunek i może nawet lubię się za to, jaką byłam mamą dla swoich synów. Że dla mnie oni zawsze byli najważniejsi na świecie, chociaż starałam się ukryć, żeby nie być taką zwariowaną matką. I teraz jest taki czas zbierania owoców. I teraz ja widzę, co z nich wyrosło, jakie mają wspaniałe żony, dzieci,
jakimi są ludźmi, jakimi dzięki nim mogą stać się ich dzieci. Tak, to myślę, że chyba za to się najbardziej cenię. A pani synowie też są artystami, czy niekoniecznie? Nie. To znaczy Mateusz nawet bardzo ładnie śpiewa, to jest mój starszy syn. Aha. On urodził się w grudniu 77 roku, czyli ma już swoje lata. Jest nauczycielem i angielskiego, i niemieckiego, i w szkole, i na uniwersytecie. Potem jest trenerem narciarstwa, ma masę pracy, zajęć. Jest wspaniałym, bardzo inteligentnym chłopcem, no dla mnie zawsze będzie chłopcem. A Franek, on ma lat w 85 roku się urodził, 36 lat, za chwileczkę skończy. Z chwileczkę, 25 lipca skończy te lata. I kim on jest? On skończył socjologię, potem pojechał na wyprawę do świata, potem masę rzeczy robi. Też był trenerem narciarstwa i też w tej chwili jest naprawdę takim, mogę, wspaniałym wychowawcą, nauczycielem nurkowania. Pracuje jako nauczyciel nurkowania i też jest wspaniałym patronurkiem. Pani Magdo, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Wie pani, to jest niezwykłe. Mam nadzieję, że słuchacze mieli takie samo uczucie jak ja w tej chwili, że ja podczas tej rozmowy po prostu się wyciszyłem. Wyciszyłem się. To jest po prostu jak najlepszy reset. Można się zresetować, można się wyciszyć. Przy takich rozmowach można wyciszyć swoją głowę przede wszystkim. Wyciszyć swoje myśli. I tylko wsłuchać się w to, co pani mówi. To jest niezwykłe. Jeśli pani pozwoli, to przekażę pozdrowienia od Patryka S., który pozdrawia panią Magdę i pyta, jak wieczór mija. No powiem wam, że trochę mi może i pomogła ta rozmowa, dlatego że zapomniałam o tym, że się nie najlepiej czuję i to jest także zasługa w jakimś sensie temu, czemu poświęciłam swoje życie, czyli jednak kontaktom z publicznością po prostu. Bardzo pana Patryka serdecznie pozdrawiam. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze przeczytam wiadomość od Huberta, który pisze o filmie, że uwielbia film Rozmowy o Zmierzchu. O Zmierzchu i Świecie. I Świcie to pisze. Ja o tym opowiadałam. Teraz przy okazji koncertu Polanowi opowiadałam o Rozmowie o Zmierzchu i Świcie. I Hubert także życzy pani zdrowia i ściska serdecznie.
bardzo mi się przyda i ja też ściskam pana Huberta. A ja chciałam pozdrowić pana mamę, ponieważ no trochę poczytałam o tym, jak wspaniałą jest mamą, opiekunką i jak wiele pan jej właśnie zawdzięczy. Więc bardzo serdecznie panią pozdrawiam. Jest tutaj obok mnie. Nie, posłyszałam. W tej chwili przyszłam, tak? Tak. No. Nie wiem, czy słyszałaś naszą rozmowę. Słyszałam i szczególnie, jeśli mogę jeszcze tutaj powiedzieć słowo. Kochana. To, co pani powiedziała, pani Magdo, na samym końcu, a propos tych pokoleń, czyli tych naszych dzieci i wnuków i tak dalej. Ja myślę, że to, bo to jest wieczne, nie? To jest niezmienne, to idzie dalej i myślę, że to, co wkładamy, co dajemy przede wszystkim swoim dzieciom, to dajemy to na przyszłość. I to jest chyba największe faktycznie. To jest to coś, co idzie dalej. Te przyszłości trochę zależą od tego, jakie będą nasze dzieci, wnuki i prawnuki. Dzisiaj jest nasz dzień ziemi. Bardzo ważny dzień obchodzony na całym świecie i naprawdę to właśnie tej ziemi, po której chodzimy, albo siedzimy, albo leżymy, ukłonić i podziękować, że ma dla nas tyle cierpliwości czasami niesłusznie, bo powinno puknąć na to, co robimy z nią. No tak. Pani Magdo, kochana, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i mam prośbę, czy może pani jeszcze ze mną zostać przez moment? Dobrze, czyli wyłączymy spotkanie z publicznością i zostanę z Tobiaszem, tak? Tak, bo dobrze. Będę miał do pani jeszcze jedną prośbę, dobrze? Dobrze. To pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Moi drodzy, bardzo dziękujemy. Naszym gościem była Magda Umer, a my zaraz postaramy się wrócić do piosenek Agnieszki Osieckiej, bo z tego co widzę, zaczął już grać koncertem TV Unplugged, ale zaraz to myślę. Ogarniemy. Wracam jeszcze na kilka minut do pani Magdy, a audycja trwa do godziny